Miewacie gorsze dni? Każdemu się zdarzają. Mamy dla Was coś, co podniesie Was na duchu i zainspiruje, by mimo wszystko nie poddawać się. Oto historia Hugh Glassa. Człowieka, który przeżył atak niedźwiedzia, czołgał się ponad 300 km i po drodze dokonał wielu innych rzeczy. Życie Hugh Glassa pełne było niezwykłych przygód. Można powiedzieć, że los od dawna przygotowywał go do legendarnej potyczki z niedźwiedziem. W młodości Glass pracował na statku i wpadł w niewolę piratów. Ich kapitan zaproponował, by dołączył do jego załogi i Glass się zgodził. Po 2 latach pirackich przygód uciekł, przepływając ponad 3 km otwartego morza. Dotarłszy do wybrzeży Teksasu, bez mapy i ekwipunku zaczął iść na północ. Niedługo potem Glass podobnie został uwięziony, jednak tym razem przez plemię rdzennych Amerykanów. Zaprzyjaźnili się z nim i nauczyli sztuki przetrwania w dziczy. Glass nie miał pojęcia, że pewnego dnia nowe umiejętności uratują mu życie. Jakiś czas później zawitał do St. Louis w stanie Missouri, gdzie stał się legendą. Któregoś dnia 1822 roku Glass otworzył dziennik Missouri, w którym zauważył ogłoszenie. Mężczyzna o nazwisku William Henry Ashley organizował naukową ekspedycję wzdłuż rzeki Missouri i szukał 100 śmiałków. Wyprawa miała trwać 2-3 lata, a po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy mieli być hojnie wynagrodzeni. Glass bez chwili wahania podpisał wszystkie potrzebne papiery i w następnym roku wyruszył na najważniejszą przygodę swojego życia. Ekipa Ashleya przez kilka miesięcy przebijała się w stronę górnego biegu Missouri. Natura nie stanowiła problemu dla doświadczonych myśliwych, ale warunki atmosferyczne były niemałym wyzwaniem. W tamtych okolicach zimy są bardzo surowe, a wędrówka do brzegu rzeki Yellowstone, gdzie mieli zamiar przeczekać mrozy, była długa i wymagająca. Pewnego dnia Glass wraz z 2 myśliwymi, młodym Jamie Bridgerem i starszym człowiekiem o nazwisku John Fitzgerald, odłączyli się od grupy, żeby nazbierać jagód i jadalnych roślin. Robili to już nie raz. Rozdzielili się i umówili, że zaczną krzyczeć, jeśli coś się stanie. Gdy Glass miał już sporo jagód, zobaczył na zboczu góry krzaki dzikich malin. Zbierając je, dotarł do polany. Nie zwracał szczególnej uwagi na otoczenie. Gdy w pewnym momencie podniósł głowę, zobaczył niedźwiedzia grizzly. Dobra, weź głęboki wdech i stań nieruchomo. Popatrzy chwilę i sobie pójdzie. Będzie dobrze. Pomyślał Glass, po czym zaczął bardzo powoli się cofać, żeby nie wystraszyć zwierza. Ten patrzył z zaciekawieniem na dziwne, dwunożne stworzenie, ale w tym właśnie momencie Glass zauważył coś, co zmroziło mu serce. Tuż przy niedźwiedzicy było 2 małych. To zmieniało wszystko. Uświadomił sobie, że grizzly na pewno nie odejdzie. Matka będzie za wszelką cenę bronić swoich dzieci. Wydawało się, że niedźwiedzica zauważyła, jak Glass przyglądał się młodym. To było dla niej sygnałem, że powinna zaatakować w ich obronie. Zwierzę zaryczało i obnażyło ostre kły. Zanim Glass mógł cokolwiek zrobić, olbrzymia bestia rzuciła się na niego. Mężczyzna zaczął krzyczeć, ale to jeszcze bardziej rozwścieczyło niedźwiedzia. Możliwe, że niedźwiedzica chciała uciec, ale instynkt kazał jej bronić dzieci. Jeden cios ogromną łapą wystarczył, żeby poważnie zranić Glassa. Na szczęście Bridger i Fitzgerald przybiegli mu na pomoc i odgonili niedźwiedzia. Wkrótce potem zjawiła się reszta ekipy. Ashley zrobił nosze, na których mężczyźni przez kilka dni na zmianę nosili Glassa. Miał gorączkę, dreszcze, złamaną nogę i nie mógł mówić. Nikt nie dawał mu szans na przeżycie, ale Glass nie zamierzał się poddać. Wszyscy martwili się, że nie dojdą do Yellowstone przed nadejściem zimy i planowali porzucić rannego towarzysza. Ostatecznie Ashley podjął tę decyzję i zapłacił Bridgerowi i Fitzgeraldowi, żeby z nim zostali. Grupa odeszła. Pozostawieni samym sobie, łowcy rozbili obóz przy rzece i opiekowali się Glassem. Karmili go i opatrywali mu rany. Jednak z czasem zaczęli się niecierpliwić. Bali się być sami w dziczy i chcieli dogonić resztę. Fitzgerald próbował przekonać Bridgera, że powinni zostawić Glassa. Czemu mamy z nim siedzieć i ryzykować własne życie? Przecież i tak umrze. Bridger nie zamierzał zostawiać Glassa, przynajmniej do dnia, w którym zobaczyli Indian.
Przestraszeni myśliwi schowali się w krzakach. Gdy Indianie zobaczyli leżącego na trawie Glassa, doszli do wniosku, że niedługo umrze. Odeszli więc, nie robiąc mu krzywdy. Fitzgerald i Bridger byli jednak przerażeni, wzięli wszystkie rzeczy swojego towarzysza i odeszli, ale nie mogli zabrać mu jednego. Jego nieprawdopodobnej woli życia. Wtedy Glass był jeszcze nieprzytomny. Przez długi czas leżał samotnie w trawie i w końcu obudziły go padające na twarz promienie słońca. Całe ciało miał obolałe, nie mógł krzyczeć i nikt nie odpowiadał na jego jęki. Minęło kilka długich godzin, zanim wydostał się z dołu, w którym zostawili go towarzysze. Z tego wysiłku ponownie stracił przytomność. Obudził go przeszywający ból ran. Nagle zauważył, że na jego oczy pada cień. Tuż nad nim stał wilk i uważnie mu się przyglądał. Wtedy w Glassie obudził się instynkt samozachowawczy. Skurił się i potoczył w kierunku rzeki. Wpadł do lodowatej, rwącej wody i dopiero wtedy oprzytomniał. Wyszedł z rzeki i obmył rany lodowatą wodą. Jego ciało było odrętwiałe, ale przynajmniej ból ustąpił. Z początku próbował odzyskać siły, żując trawę, ale była bardzo niesmaczna. Potem, po kilku godzinach, Glass doczołgał się do jednego z krzaków. Nie mógł chodzić, ponieważ jedna noga była zwichnięta, a druga złamana. Musiał więc ciągnąć ciężar swojego ciała, opierając się na rękach. Gdy w końcu dotarł do krzaków, posilił się wszystkimi jagodami rosnącymi na dolnych gałęziach. Potem doszedł do następnego i kolejnego. Po kilku dniach przeżytych na samych owocach Glassowi udało się złapać węża. Mięso dodało mu nieco więcej sił, ale wciąż nie mógł chodzić, ponieważ nogi były za słabe. Tak więc czołgał się dalej. Dodatkowej energii dodawał mu nie tylko hart ducha i pragnienie życia, ale również chęć spojrzenia w oczy ludziom, którzy zostawili go na pewną śmierć. Po drodze Glass żywił się jagodami, roślinami, korą drzew, korzeniami i czasem jajkami, które znajdował w ptasich gniazdach. Skonstruował małą wędkę z brudnych bandaży i długiej gałęzi i udało mu się złapać kilka ryb. Brnął dalej, jadł, pił i spał. W nocy przykrywał się suchymi gałęziami i liśćmi. Próbował nawet rozpalić ogień, ale był na to za słaby. Kilometr po kilometrze czołgał się w kierunku fortu Kiowa. Z czasem nabierał coraz więcej sił, jednak rany wciąż się nie goiły. Pilnie potrzebował pomocy i na szczęście znalazł ją. Napotkał na swojej drodze grupę rdzennych Amerykanów, którzy go opatrzyli i pomogli mu stanąć na nogi. Teraz nic nie mogło powstrzymać Glassa. Myślał tylko o jednym, żeby znaleźć Fitzgeralda i Bridgera. Kierował się do Yellowstone, gdzie miał być Henry Ashley, ale nikogo tam nie zastał. Opowiadał swoją historię każdemu, kogo napotkał po drodze i w niedługim czasie o jego losie dowiedział się cały kraj. Większą część następnego roku Glass spędził na poszukiwaniu ludzi, którzy go zostawili. W końcu udało mu się odnaleźć Bridgera. Młody łowca miał ogromne wyrzuty sumienia za to, co zrobił i Glass postanowił mu wybaczyć, ale nie zamierzał odpuścić Fitzgeraldowi. Dowiedział się, że mężczyzna wstąpił do wojska, tak więc nie miał możliwości, żeby się z nim spotkać. Postanowił, że poczeka, aż służba Fitzgeralda dobiegnie końca. Jednak w miarę upływu czasu emocje Glassa opadały, aż w końcu całkowicie ustąpiły. Odebrał od Fitzgeralda swoje rzeczy i koniec końców jemu też wybaczył. Glass zatrudnił się jako myśliwy przy rzece Yellowstone. Został jednym z najlepszych łowców i traperów w okolicy. Miał później jeszcze wiele innych fascynujących przygód, aż do śmierci w 1833 roku. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.